Sponsorem zespołu Jurand Ciechanów jest Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oddział w Ciechanowie, mieszczący się przy ulicy 17 stycznia 33A. Łączy nas pasja. Natomiast w ostatniej kolejce przegrana w rzutach karnych z Gruwaldem Poznań. Jako to był rewanż Gruwaldu za turniej mistrzów, chociażby pod koniec zeszłego sezonu. Przegrana ze Stalą Mielec, ale różnicą tylko 3 bramek, 36 do 39. Tam naprawdę bardzo ciekawe i takie bardzo wesołe spotkanie, można powiedzieć. Natomiast Jurand ostatnio wygrana z KPR w Identitetu Żukowo 29 do 26, przegrana z Grunwaldem 32 do 37, a wcześniej wygrana ze Stalą Goszu 22-20, zwycięstwo w Jastrzębskim Zespole AWF-em 35 oraz wygrana u siebie z Olimpią Medek z Piekary Śląskie 34 do 27. Gospodarze chcą oczywiście zwycięstwa Gwardii Koszalin, ale to jest pytanie na teraz, czy gwardziści, jeżeli możemy użyć takiej terminologii, czy rycerze, kto w tej bitwie okaże się górą? Jurand Ciechanów, z tego co widzimy, dzisiaj czerwone koszulki i czarne spodenki, natomiast Gwardia Koszalin z czarno-złotymi trykotami, tak jest. Czekamy jeszcze na tę godzinę, 17:00. I wtedy rozpocznie się, tak jak powiedziałem, swego rodzaju bitwa. Rywalizacja o ligowe punkty w ramach 7 serii gier Ligi Centralnej Mężczyzn. Jak na razie Gwardia jest na miejscu 9 ze zdobyczą 8 punktów, ma 5 meczów. Jurand jest 4 lokaty wyżej, jest na miejscu 5, 12 oczek, ale jedno spotkanie rozegrane więcej. I zaczynamy to spotkanie, jeszcze uściski, jeszcze piątki, jeszcze życzenie sobie wzajemnie powodzenia. Bardzo lubię takie gesty, tak jak teraz też podanie piłki, żeby oswoić się z tą handbolówką, żeby oswoić się z realiami tego spotkania i teraz już definitywnie będziemy się skupiać na tej rywalizacji, ale naprawdę proszę mi wiedzieć, ja tak lubię takie dżentelmeńskie zachowania fair play na samym początku spotkania, to może zwiastować, że oczywiście będzie bitwa, będzie czasami nawet agresywna rywalizacja, ale wszystko wyłącznie duchu sportowego fair play. Jest pierwszy faul i też pierwsze ostre starcie, żółtą kartką został napomniany Marcin Laskowski, autor 17 bramek w tym sezonie, ale też widać chociażby po gabarytach Marcina Laskowskiego, że to wcale nie jest chłopiec do bicia i to mówiąc delikatne, tylko naprawdę dość znaczące warunki fizyczne, które też jest w stanie wykorzystać, zwłaszcza w takich akcjach w obronie. Piłka nad poprzeczką, był za mocny kożuch, ale też było kolejne przewinienie. No, jeśli chodzi o tutaj kibiców, czy w ogóle miejsce, w którym odbywa się ten obieg, to naprawdę jest to coś ciekawego, ale kibice mimo wszystko nie grają. Grają przy zawodnicy w protokole meczowym. Czy sędziowie przerwą grę? Jak na razie nie przegrywają. Jednak ta wraźna zależy. Jest 1-0. Było dobrze, chyba wszystko dobrze, ponieważ arbitrze już nie przerywali tej gry. Wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o stan zdrowia. Natomiast można było kotem oka dostrzec, że jeden z graczy ucierpił. Ale pierwsze trafienie dla drużyny Piotra Stasiuka. Bartosz Wojtak, też gracz, który nie tylko gra w piłkę ręczną na hali, ale również jest naprawdę kapitalnym zawodnikiem i to chyba można powiedzieć w skali całego świata, jeśli chodzi o piłkę ręczną plażową. I kolejna akcja drużyny Ciechanowa jednak kończy się niepowodzeniem. Szansa na 2-0 i jednak kończy się to udaną interwencją. Nie było tutaj żadnego faulu, nie ma żadnego rzutu karnego i już przenosimy się na połowę Elling Gwardii Koszalin, gdzie jest szansa, żeby zdobyć bramkę na 1-1. Ale jeszcze nie w tej sytuacji. Sędziowie pokazują, że będzie rozpoczęcie rzutu wolnego. Jak na razie jest to dość spokojne spotkanie, tak można powiedzieć. Jestem ciekawy, kto będzie najlepszym strzelcem w drużynie Juranda Ciechanów oraz Gwardii Koszalin. Czy ci zawodnicy najskuteczniejsi, czyli Bartosz Hardzina oraz
Maciej Fabianowicz znowu wezmą sprawy w swoje ręce. No tutaj widzimy, że faktycznie gracz chyba z numerem 7 właśnie, jeśli dobrze widziałem, czyli Bartosz Kardzina wziął sprawę w swoje ręce, czyli mamy remis 1-1. Medi Zadek, jednak udana interwencja Tomasza Wiśniewskiego, to też może być kandydat na takiego game changera w tym meczu. To jest taki bramkarz, proszę Państwa, mam na myśli Tomasza Wiśniewskiego, który potrafi bronić w teoretycznie beznadziejnych sytuacjach. I to nie tylko o rzuty z dystansu mi chodzi, ale przede wszystkim o sytuację sam na sam. Kiedy się wydaje, że zdobycie bramki jest formalnością, ale Tomasz Wiśniewski w takich sytuacjach potrafi momentami spisywać się znakomicie. Podanie do koła zakończone sukcesem. Damian Zwierz nie był w stanie interweniować w tej sytuacji. I teraz to Jura Cichanów wychodzi na prowadzenie. Tylko pytanie, czy na długo, czy po tej akcji znowu nie będzie remisu. Wydawało się, że będzie strzał, a właściwie rzut z lewej strony. I tak faktycznie było, może nie od razu, ale później przekazana piłka do Macieja Fabianowicza, który faktycznie potwierdza te moje słowa, że może być, może nie głównym aktorem, chociaż tego życzę każdemu zawodnikowi, ale może być jedną z ważnych postaci również dzisiaj w talii Piotra Stasiuka. 2-2. Wojtak. Kardzina. Wojdak. Wydawało się, że będzie podanie do koła, bo tam był pewien moment, gdzie można było tę piłkę zmieścić, a tutaj jest strata. I to będzie szansa bardzo teoretycznie dla Laskowskiego. Nie tylko w teorii, ale również w praktyce. Marcin Laskowski jest 3-2 dla Elingwardii Koszalin. Zobaczmy raz jeszcze, ile swobody miał Marcin Laskowski. Mógł nawet tak pół żartem mu serio spytać się Tomasza Wiśniewskiego, w który róg bramki rzucić. To jest bardzo łatwa sytuacja i też sprezentowanie jako przez Jurand. Ależ wrzutka, no to było coś rzeczywiście fantastycznego. Zobaczmy raz jeszcze, bo warto to odwinąć. Bartosz Wojdak zaatakował prawą stronę. Jego kolega widział ruch Bartosza Wojdaka, wrzucił mu taką piłkę i Wojdak zupełnie nieatakowany przez nikogo pokonał Damiana Zwierza. No nie spodziewałem się wrzutki już w 6 minucie meczu, ale trzeba powiedzieć, Jurand to zrobił znakomicie. Bartosz Laska. Laskowski, jest kolejna bramka Marcina Laskowskiego. Tym razem nie po sytuacji sam na sam. Teraz odległość do bramki była znacznie większa, ale efekt ten sam, czyli bramka dla drużyny Piotra Stasiuka. Lewe skrzydło, zakończenie tej akcji. Arbitrzy pokazali, że chyba było przekroczenie linii pola bramkowego, a teraz jeszcze wstrzymali grę. Czego dotyczy tak dokładnie ta sytuacja? Nie potrafię tego powiedzieć, a jednak piłka dla Juranta Cichanów. Więc moje pierwsze spojrzenie oraz wrażenie było błędne. Teraz już solowa akcja na lewej stronie, ale Zwierz to obronił bez większego problemu. Chyba nawet bardziej. Bramkarz został trafiony, gdzieś musiał interweniować, ale zobaczmy raz jeszcze. Tutaj wydawało się, że z łatwością wygrany ten pojedynek, ale wystarczyło, że Zwierz po prostu te ręce do góry wyprostuje. I to Thank you.
Po raz kolejny bardzo słaby z numerem 51. Ale ładny odpowiedź, ma to ładny rzut, Ali Belgizale. Zdobył zawodnik z numerem 23, Dominik Wierzbicki. Naszego bramkarza, a między słupkami z numerem pierwszym Damian Zwierz. Thank you.
wszyscy razem, wszystkie dłonie. Ale niestety strata koszalińskiej drużyny. I bramkę zdobywa zawodnik z numerem 77, Patryk Kępiec. A my nie zwalniamy tempa na trybunach. Wszyscy klaszczą, wszyscy razem. I mamy kolejną bramkę na Elfami Koszalin. Zdobywają Maciej Laskowski. Kilka dalszych ciągów posiadają nasze grypa i mamy sygnalizację gry pasywnej. Jedno podanie do zakończenia akcji.
Halo? Rękę z tobą zajmę 51 Bartosz Wojdak. Wszyscy kibice Gwardii, wszyscy klaszczą. No i już są decyzjami i rzuty z 7 metrów dla Gwardii Koszalin. Mamy także decyzję o wykluczeniu 2 minutami kary. Ukarany został zawodnik z numerem 33 Marcin Smolarek. A wszystko to rozpoczęło się od świetnej interwencji naszego bramkarza. Ale teraz czas na rzut z 7 metrów. A więc przygotujcie swoje dłonie, czekamy na dźwięk bębna i wszyscy klaszczą, wszyscy razem! I siódemka zamieniona na bramkę z numerem 6, Maciej Walkiewicz. Drodzy Państwo, jakoż zależy nam na tym, abyście mocno i głośno notingowali swoją drużynę. A biorąc pod uwagę to, że wszyscy jesteśmy dzisiaj nieco bardziej wyspani niż zazwyczaj, ponieważ spaliśmy o godzinę dłużej, przygotujcie swoje dłonie i za moment usłyszycie muzyczkę i na trybunach sobie troszkę poklaszczemy, tak aby dać jeszcze więcej energii naszym zawodnikom. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, przygotujcie swoje dłonie i już za chwilę wszystkie ręce klaszczą! Moi drodzy, nie zwalniamy tempa jeszcze głośniej. Znowu zawodnik z numerem 89 Krystian Marchewka. Thank you.
7 minut i 55 sekund do zakończenia tej części, właściwie pierwszej połowy, pomiędzy Gwardią Koszalin a Jurantem Ciechanów. Rycerze są jak na razie lepsi od gospodarzy, tylko jedno trafienie, ale za chwilę może to ulec zmianie. Za chwilę Jurant może mieć już dwubramkowe prowadzenie, pod warunkiem, że ten rzut karny zostanie wykorzystany. Nie zostanie wykorzystany, ale jeszcze ta dobitka dosłownie wpadła do bramki. To jest ta jedna z być może niecodziennych sytuacji. Rzut karny jest zmarnowany, ale po chwili jest szansa na dosłownie dobicie, trącenie tej piłki w kierunku bramki. I w efekcie pada tak 13 trafienie dla drużyny Jakuba Olszewskiego. A jednak nie było bramki. Byłem przekonany, że było trafienie, więc bardzo przepraszam za pomyłkę. Jak się okazuje, było przekroczenie linii pora bramkowego, natomiast wydawało się, że arbitrzy dwukrotnie zagwizdali. Ale to pewnie ja się zwyczajnie przesłyszałem, więc bardzo przepraszam za pomyłkę. 23 minuta pierwszej połowy, za chwilę dobiegnie końca. Już kilka razy mówiłem to zdanie w trakcie tej transmisji, ale jak na razie jest to spotkanie bardzo wyrównane i szansa na remis zmarnowana. Tomasz Wiśniewski dał radę interweniować, chociaż nie była to wcale łatwa interwencja z tego, co przynajmniej widzieliśmy. Jest teraz zatrzymany zawodnik Juranta przez Macieja Fabianowicza. Mówiłem o tym, że to jest gracz, który jest najskuteczniejszy w drużynie gospodarzy pod kątem zdobycia bramkowej, ale oczywiście też potrafi od czasu do czasu solidnie popracować w obronie. Jest szansa, żeby rzucić i właśnie podjąć taką próbę indywidualną. I to się kończy powodzeniem dla Juranta Ciechanów. To jest 13 trafienie dla zespołu Jakuba Olszewskiego. A Gwardia już szuka możliwości, żeby odpowiedzieć, ale to nie będzie tak szybko odpowiedź, bo widzimy Juranta, który wysoko broni i odpowiednio doskakuje, a także wypycha gracza, który ma piłkę. To oznacza oczywiście, że Elik Gwardia jest troszkę wytrącana z tego rytmu i szuka innych możliwości, żeby pokusić się w tym przypadku o bramkę kontaktową. Jest zostawiona piłka i bez szans teraz bramkarz Juranta Ciechanów. Michał Niewiadomski wpisuje się na listę strzelców. Zobaczmy raz jeszcze, jak ta sytuacja została ładnie wypracowana. To było wszystko zaplanowane przez Piotra Stasiuka i jego podopiecznych. Każdy w tej akcji wiedział, co ma zrobić. Wyczyszczona pozycja dla Michała Niewiadomskiego i to się kończy bramką numer 12 dla Gwardii. Pięć minut do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Rzut lewą ręką i nie obronił jednak tego rzutu Damian Zwierz. Wydawało się, że ten rzut wcale nie był taki mocny, a Gwardia od razu rozpoczęła. No właściwie w gnieniu oka nawet nie zdążyłem się zorientować, kiedy było rozpoczęcie od środka. Dokładnie w tej chwili Maciej Fabianowicz i jest już błyskawiczna zmiana w wyniku tego meczu na 13 do 14. Jak na razie Jurant jest minimalnie lepszy, ale jeszcze tyle minut nam zostało w ogóle do zakończenia tego meczu, że jeszcze absolutnie nie można definitywnie rozstrzygać, który zespół bardziej zasługuje na zwycięstwo i na punkty. Teraz wejście kończy się podyktowaniem rzutu karnego. Co prawda tutaj nie było bramki, ale będzie wskazanie na 7 metr, a poprzednia 7 jednak okazała się nieskuteczna i to nie tylko chodzi o sam rzut karny, ale później dobitkę, przy której było jednak przekroczenie linii pola bramkowego, więc na takie aspekty też trzeba uważać. Czasami zawodnicy tak podświadomie patrzą w kierunku bramki przeciwnika, w kierunku rywala, a nie zwracają uwagę, gdzie jest to właściwie półkole. Teraz został przelobowany bramkarz Elik Gwardii Koszalin. Uśmiechnął się teraz gracz Juranta. Zobaczmy raz jeszcze, bo to zostało wykorzystane naprawdę w sposób taki subtelny. W
Wczoraj było El Clasico w piłce nożnej pomiędzy Real Madryt a FC Barcelona. Wtedy podobnym lobikiem popisał się Rafinha, strzelając gola na 4-0. Oczywiście jest to zupełnie inna dyscyplina sportu, ale jak ja spojrzałem na tę trajektorię lotu, to rzeczywiście to trafienie było bardzo podobne do wczorajszego gola Brazylijczyka, a teraz jest pusta bramka, troszkę przeszarżował z tym Tomasz Wiśniewski. Obrona co prawda była skuteczna, ale później jednak to pole bramkowe okazało się za krótkie dla bramkarza Juranda Cichanów. Nie mógł za bardzo wychodzić, bo w przeciwnym wypadku no skończyło się tak, jak się skończyło, proszę Państwa, stratą 14 bramki. Dwudziesta ósma minuta. Jest wejście w pojedynek, ale sędziowie pokazują błąd kroków, a więc już rozpoczyna szybko Damian Zwierz, szukając takiej szybkiej akcji i to będzie właśnie tego typu szybka akcja. Natomiast Michał Niewiadomski chyba też zaliczy błąd kroków, a teraz kapitalna interwencja i złapanie tej piłki. To jest na pewno akcja godna odnotowania przez Damiana Didyka. Zobaczmy raz jeszcze. Teraz realizator pokazuje właśnie tę ostatnią bramkę dla Gwardii, gdzie jednak wykorzystano spryt i mimo wszystko nie najlepszą decyzję Tomasza Wiśniewskiego, chociaż ten bardzo się starał uchronić zespół od utraty bramki. Teraz zablokowany rzut bez faulu i jest już, chciałem powiedzieć, sytuacja niemal pewna do zdobycia bramki, ale jednak znowu Gwardia Koszalin bardzo dobrze wraca do defensywy. Dzięki temu nie tracą kolejnych bramek podopieczni Piotra Stasiuka. Półtorej minuty do końca pierwszej połowy. Jeszcze widzimy, jak Jakub Olszewski motywuje swoich zadwójników, a jego vis-a-vis, czyli Piotr Stasiuk, prosi o czas na minutę 20 przed zakończeniem pierwszej połowy tego meczu. Jak na razie ciężko powiedzieć, kto jest lepszy w tym meczu, kto jest górą. Co prawda możemy powiedzieć, który zespół ma więcej bramek, ale czy to jest definitywne prowadzenie? Absolutnie nie, proszę Państwa. W Lidze Centralnej już mieliśmy do czynienia z kilkudziesięcioma, jeśli nawet nie większą liczbą meczów, które były rozstrzygane w sytuacjach, kiedy jedna drużyna miała znacznie większą przewagę. Więc tutaj jeszcze trzeba uzbroić się w cierpliwość, obejrzeć do końca pierwszej połowy, obejrzeć z nami także część drugą i ewentualnie później możemy dopisać punkty dla jednej z drużyn, a być może dla obu drużyn, jeżeli to spotkanie zakończy się remisem po upływie 60 minut tej rywalizacji. Elik Gwardia Koszalin jak na razie przegrywa z Jurandem Cichanów 14-15, a my jeszcze raz zobaczmy właśnie to błyskawiczne rozpoczęcie od środka, a także tę świetną bramkę z rzutu karnego. To rzeczywiście warto zaznaczyć i warto jeszcze raz pokazać w najlepszych zagraniach jak na razie tego meczu. No teraz już błąd, sędziowie byli zdecydowani, piłka przyznana Jurandowi Cichanów. Gospodarze tutaj troszkę byli zmieszani, ale trzeba po prostu grać. Teraz pięknie złapał piłkę Damian Zwierz, a tutaj już niewiele brakowało, byłby ofens, ale jednak gramy dalej. Gwardia cały czas przy piłce, Niewiadomski. Bartosz Laska, 23 bramki przed tym spotkaniem. Bartosz Laski, lepszy w tej drużynie jest tylko Maciej Fabianowicz, 27 trafień przed tym meczem. Prawe skrzydło, tutaj był ostry kąt, więc decyzja o braku rzutu ze skrzydła mnie nie dziwi, ale tutaj natomiast Michał Niewiadomski poszedł z dużą pewnością siebie i również zdobył bramkę. Teraz będzie przerwana gra, ale czy również będzie kara 2 minut? Sędziowie się naradzają. Za chwilę możemy się spodziewać takich decyzji. Ucierpiał grać Juranda Cichanów, możemy się spodziewać, ale póki sędziowie nie pokazali żadnego werdyktu, to możemy tylko się domyślać. Czerwona kartka. Bezpośrednia czerwona kartka wyciągnięta w kierunku Damiana Didyka i tego zawodnika już niestety nie zobaczymy do końca meczu. A więc zdaniem sędziów było to na tyle brutalne przewinienie, że Damian Didyk kończy przedwcześnie to spotkanie w 30 minucie.
A my jeszcze raz oglądamy to ostatnie trafienie. No mówię, Michał Niewiadomski z ogromną wręcz pewnością siebie nie tylko zaatakował przestrzeń, ale również zdobył bramkę, tak wbijając właściwie mocnym kozłem tę piłkę w bramkę. I też Państwo widzieli powtórkę tego przewidzenia, po którym Damian Didek jest jednak wykluczony definitywnie. Rzut karny oczywiście dla Juranta Ciechanów. 27 sekund do końca. Więc może się okazać, że ta pierwsza część zakończy się dla Juranta najgorzej jak się da. Ale jeszcze zobaczmy. Może to samo powiemy w kontekście Gwardii, ale jak na razie Jurant ma jedno prowadzenie, a Gwardia ma 20 sekund, żeby doprowadzić do remisu, ale przecież jeszcze cała druga połowa, proszę Państwa, przed nami. Pytanie, czy brak tego zawodnika wpłynie jakoś znacząco na drugą połowę tego meczu. Jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale jest kilka sekund i lada moment powinien być rzut, a z tym rzutem jest jak na razie ciężko. Za chwilę będzie syrena oznaczająca koniec pierwszej połowy. To właśnie już mogliśmy usłyszeć, czyli będzie jedynie rzut wolny bezpośredni. To jest ostatnia szansa, żeby zmienić wynik tego spotkania przez zejście do szatni. Statystycznie rzadko padają tego typu bramki, ale jeżeli już padają, to są to raczej bramki naprawdę przedniej urądy. Przed szansą stoi Michał Niewiadomski, autor ostatniej bramki dla Gwardii w tym meczu. I jak na razie się to nie zmieni, Niewiadomski trafi w mur i to jest na tyle na razie, jeśli chodzi o pierwsze 30 minut rywalizacji obecnego Beniaminka z byłym Beniaminkiem Ligi Centralnej Męczki. Sponsorem zespołu Jurand Ciechanów jest Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oddział w Ciechanowie, mieszczący się przy ulicy 17 stycznia 33A. Łączy nas pasja. To są jak na razie przynajmniej takie drużyny, które są w środku stawki, ale też troszkę być może nawet poza tę środkową strefę, może troszkę wyżej. Przed momentem słyszeli też Państwo motyw muzyczny z Gwiezdnych Wojen i też miejmy nadzieję, że te gwiazdy zabłysną w hali sportowej w Koszalinie. Rozpoczynamy drugą połowę tego meczu. Gwardia Koszalin na czarno, Jurand Ciechanów na czerwono. Rzeczywiście, mam nadzieję, że to będzie swego rodzaju kosmiczny mecz, przynajmniej w tej drugiej połowie. Wyskoki, podanie na lewą stronę i strzelanie, właściwie zdobywanie bramy, bo piłce ręcznej bramek się nie strzela, tylko bramki się zdobywa. Dawid Ścieśniak, on pakuje piłkę do bramki na 16. Teraz wydawało się, że będzie przechwycona ta piłka, a jednak sędziowie chyba pokazują, że to jest bramka Marcina Laskowskiego. Nie byłem w 100% przekonany, czy to będzie zaliczone trafienie, czy nie. Natomiast sędziowie tutaj nie dopatrzyli, że żadnego przewinienia. Tomasz Wiśniewski był też bardzo wysoko ustawiony, a więc to jest legalna bramka. Elling Gwardii Koszalin. Tutaj znowu Jurat miał pewne problemy, żeby złapać tę piłkę. Lewa ręka nad poprzeczką ten rzut. Krystian Matusiak pojawił się w bramce Gwardii Koszalin. Pamiętamy, że w pierwszej części bronił jednak zawodnik oznaczony numerem pierwszym, czyli Damian Zwierz, który odbił kilka piłek. Natomiast Piotr Stasiuk uznał, że będzie zmiana bramkarza. Czy będzie ona czymś, co sprawi, iż obejrzymy zupełnie inny mecz? Ciężko powiedzieć. Jak na razie przynajmniej. Z
Znowu piłka przeniesiona na prawą stronę przez Dawida Szcześniaka, ale tutaj już rzut wolny rozpoczęty przez Beniaminka. Ligi Centralnej tego sezonu, bramka na 18-16. Marcin Laskowski, 1. Moim zdaniem jak na razie jest najlepszy gracz Gwardii Koszalin w tym meczu. Też taki gracz, który rzuca się w oczy, zdobywa bramki, ale też w obronie potrafi pokazać pazur. Też jest gracz, który nie da sobie w kaszy dmuchać, który potrafi również bronić. 33. minuta. Jurand jest w dobrej formie ostatnio. 5 meczów to 4 zwycięstwa, ale teraz muszą gonić wynik. Jest przechwycona piłka i od razu Matusiak podaje na lewą stronę, a tam z kolei do Szcześniaka, ale skutecznie również broni Tomasz Wiśniewski. To była jedyna ostoja, która była w stanie uratować zespół z Ciechanowa od straty bramki, ale i tak ta bramka pada. Plus 3 dla Elling Gwardii Koszalin po tych kilku minutach drugiej połowy i zdaje się o czas teraz prosi Jakub Olszewski. Tak jest, proszę Państwa, mamy timeout na żądanie trenera Juranda Ciechanów, który widzi, że początek drugiej połowy jest naprawdę nieudany dla jego drużyny, ale też zostało jeszcze blisko 27 minut, żeby odmienić losy tej rywalizacji. To jest naprawdę dużo czasu, żeby pokusić się o zmianę, ale widzimy, że tutaj jest dużo pretensji. Trzeba pewne rzeczy sobie wyjaśniać i po to właśnie jest ten czas, bo jednak patrzymy na wynik aktualny i na wynik jednak po pierwszej połowie tylko, to jak na razie Gwardia Koszalin zdecydowanie prowadzi, jeśli chodzi o samą drugą połowę. A my jeszcze raz zobaczmy te ostatnie trafienia. Dawid Szcześniak chyba jak na razie w roli głównej, ale też Tomasz Wiśniewski pokusił się o skuteczne obrony. Wcześniej Wiśniewski dał radę, ale tutaj już był bez szans. Bramkarz Juranda Ciechanów, który też przecież jest bramkarzem wysokiej klasy, ale nie każdy mecz można wygrać tylko bramką. Ba, mało który mecz można wygrać tylko dobrą dyspozycją bramkarzy. Też jest potrzebna skuteczność graczy z pola, to jest oczywiste. Bartosz Hardzina, też gracz ważny dla Juranda, który przeszedł do tej drużyny w bieżących rozgrywkach i wywołałem do tablicy właśnie tego gracza. Bartosz Hardzina, 19-17, teraz zebrana jeszcze piłka przez Laskowskiego, który jest wręcz ciekły z tego względu, że sędziowie nie pozwolili mu kontynuować tej akcji, a to była szansa na 20-17, ale to już historia, ta szansa jeszcze jest aktualna. Bartosz Laska, Ali Medizade, też gracz, który potrafi mocno lewą ręką rzucić w kierunku bramki przeciwnika. Możliwe, że za chwilę też to zobaczymy. Medizade jednak oddaje piłkę. Teraz Juran też ostro broni, ale sędziowie jeszcze pokazują, że będzie chwilowo wstrzymana gra, bowiem ucierpiał zawodnik rycerzy, ale nie było to na tyle poważne, żeby była potrzebna interwencja sztabu medycznego, więc za chwilę rozpocznie Tomasz Kowalkowski, a my spojrzmy na ostatnią bramkę z dystansu na wysokolicy 10 metra. Ale piłka ugrzyzła w siatce. Medizadek, jeszcze raz Medizadek, ale to był fal w ataku gracza Gwardii Koszalin. Pokazał swoją siłę, ale tej siły fizycznej chyba było tutaj za dużo, skoro wpadł na statycznego, nieruchomego gracza Juranda i w ten sposób sędziowie musieli zagwizdać fal ofensywny. Teraz piłkę rozgrywa Jurand Ciechanów. Szansa na bramkę honorową, ależ trafienie tuż pod poprzeczkę. Bardzo mocny rzut i znowu Bartosz Hardzina, były gracz MTS-u Ciechanów, który dołączył do Juranda w tym sezonie ligowym. I jak na razie jest to no, chyba najlepszy zawodnik rycerzy w bieżących rozgrywkach, patrząc nie tylko na te wszystkie bramki, które zdobywa dzisiaj w Koszalinie, ale patrząc również przez pryzmat wszystkich bramek w Lidze Centralnej Meszy w tym sezonie. Teraz znowu wstrzymana gra, ale zdaje się, że ponownie tutaj nic poważnego.
Teraz to karty się odwróciły, można powiedzieć. To teraz Gwardia Koszalin jest o jedną bramkę lepsza od Juranta Ciechanów. Coś czuję, proszę Państwa, że to zwycięstwo będzie przechodzić z rąk do rąk. Raz jedna drużyna będzie prowadzić, a raz druga drużyna będzie na prowadzeniu. Wydaje mi się, że taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny w drugiej połowie tego spotkania. Gwardia już rozpoczęła tę akcję od środka. Słyszymy kibiców gospodarzy, ale jeśli chodzi o Juranta, też wiemy, że w Ciechanowie też jest dość duża hala i licznie zebrani kibice tam też dopingują swój zespół, więc jeden i drugi klub może się poszczycić dużą aktywnością oraz liczebnością swoich kibiców, a tutaj mamy przerwaną akcję, ale bez żadnej kary 2 minut. Przypominam, bezpośrednią czerwoną kartkę na właściwie sam koniec pierwszej połowy otrzymał Damian Didyk i tego gracza nie zobaczymy już do końca meczu. Bartosz Laska, Medi Zadek po długim rogu pokonuje Tomasza Wiśniewskiego, ale też od razu prawy rozgrywający Gwardy zainteresował się stanem zdrowia rywala, na którego jednak boleśnie wpadł, trzyma się chyba za staw skokowy. Ciężko powiedzieć, czy to jest efekt zderzenia, czy może niechcącego stanięcia na stopę przeciwnika. No tutaj ciężko w sumie powiedzieć, tutaj chyba jeszcze było dość przypadkowe starcie, ale bardzo ładny gest przepraszający i wydaje się, że chyba wszystko będzie dobrze ze stanem zdrowia Juranta Ciechanów. 20-18, bramka Alego Medizade i czekamy na dalszy obrót spraw, proszę Państwa. Jak na razie dużo tych przerw w drugiej części meczu. Mogą to być okoliczności, które potencjalnie mogą wytrącić z rytmu, czy to gwardzistów, czy to rycerzy, ale chciałbym zobaczyć płynne i przede wszystkim wyrównane spotkanie. Jak na razie to spotkanie jest wyrównane, choć w drugiej połowie zarysowuje się przerwa Gwardii Koszalin. Natomiast no, chcielibyśmy zobaczyć mimo wszystko bardziej płynne widowisko. Na takie sytuacje oczywiście nie mamy wpływu, bo to są sytuacje zupełnie losowe, niestety niesprzyjające, ale każdy zawodnik chyba chciałby grać po prostu od razu, bez większych przerw. Udało się minąć jednego rywala, ale skończyło się na drugim, czyli rzut wolny dla Juranta Ciechanów za chwilę będzie już wykonany. O, czy tu był faul? Jeszcze jest kontynuowana ta akcja. Jurant sobie poradził i to będzie wykluczenie na 2 minuty zawodnika Gwardii Koszalin. Ponownie przywołane służby medyczne. Maciej Fabianowicz pozwolił wstać swojemu rywalowi, po prostu mu pomógł. A my jeszcze raz oglądamy tę ostatnią bramkę dla Gwardii Koszalin i jest już nie 20-18, tylko będzie za chwilę 20-19. Widzimy też karę 2 minut, o której Państwu wspominałem, więc Jurant na razie ma przewagę liczebną przez najbliższe 2 minuty. Natomiast Gwardia gra bez bramkarza, gra szóstką w polu. Ali Medizade. Znowu Medizade. 37 minuta. Widzimy, że Juran dość wysoko broni, a jak na razie Gwardia bez przekonania, bez klarownej okazji, ale teraz ta okazja się wytworzyła po tym, jak Marcin Laskowski zdobywał kolejne metry, a tutaj nie zdążył wrócić do bramki Krystian Matuszak, co kosztuje kolejną bramkę Gwardii Koszalin. A więc co z tego, skoro gospodarze naprawdę napracowali się w tym ataku pozycyjnym, żeby zdobyć bramkę, skoro po chwili błyskawiczne rozpoczęcie ośrodka przez Juranta Ciechanów i strata trafienia. Jeszcze 50 sekund do zakończenia tej kary. Widzimy, jak daleko od bramki Juranta jak na razie jest Gwardia Koszalin. Medizade. Zostawiona piłka i jest przedarcie. Przyda mnie tutaj była chyba próba wymuszenia rzutu karnego, ale jeszcze to będzie rzut wolny.
Nie ma tutaj okazji na rzut, ale czy teraz jeszcze nie? Zostawiona piłka, ale prosto Wiśniewskiego. Nie będzie rzutu do pustej bramki, ponieważ zdaje się, że już wrócił Matuszek między słupki. Było na tyle wystarczająco dużo czasu, żeby bramkarz Gwardii Koszalin wrócił do bramki i faktycznie tak się stało. Szansa dla Juranda na bramkę już wyrównującą, na bramkę na 21-21. Ależ teraz obrona Aliego Medizadeh w ostatniej chwili zdążył trącić piłkę poza linię boczną i aut już wykonany przez Juranda. Hardzina. Jest kolejna akcja indywidualna, no naprawdę, Bartosz Hardzina jest bardzo skuteczny przy takich akcjach indywidualnych, kiedy schodzi do środka, kiedy próbuje z głębi pola samodzielnie wypracować sobie przestrzeń, to jest jednoosobowa armia, a teraz sędziowie wstrzymują grę, ale chyba nie będzie kary 2 minut, bo gdyby była kara 2 minut, to chyba od razu arbitrzy zdecydowaliby się na takie orzeczenie, chociaż teraz jeszcze krótka pogawędka panów, jeśli chodzi o ocenę tego zdarzenia, tej sytuacji, ale bez kary 2 minut. To jeszcze powtórka tej ostatniej akcji, gdzie rzut został zablokowany z dużą łatwością. 21-21. Żadna drużyna nie potrafi zarysować jakiejś większej przewagi. Co prawda Gwardia kilka minut temu prowadziła z Jurantem 19-16. Ale z tego prowadzenia już nie ma nic. Otwiera się chyba szansa, żeby posłać piłkę na lewe skrzydło i to się właśnie teraz wydarzyło. Bardzo ładny nog i podopiecznie Piotra Stasiuka obejmują prowadzenie. Minimalny, ale to jest 22-21. Co nam ma do teraz do zaproponowania Jurand Ciechanów? Czym mogą ewentualnie zaskoczyć rycerze? A czy będzie jeszcze jedna sytuacja miała być? Natomiast jest przewinienie Jakuba Rycerza. To było przewinienie według mnie taktyczne, ale skończyło się na jedynie rozpoczęciu z 9 metra. Teraz kolejna twarda walka z udziałem Jakuba Rycerza. Gra pasywna. Oj, teraz się potknął gracz Juranda Ciechanów i już od razu rycerz podaje piłkę do przodu, a więc szansa na dwubramkowe prowadzenie. Czy tak się stanie? Tak się nie stanie, ale jeszcze z górka będzie kolejna okazja. Ależ chaotyczna akcja, ale z tego chaosu. Trafienie na 23-21. Ileż trwała ta akcja? Ile było w sumie możliwości, żeby pokonać Tomasza Wiśniewskiego? I tak się właśnie stało. 23 Gwardia. 21 Jurand. Kolejna przerwa. Dużo tych przerw notabene w drugiej połowie spowodowanych chwilowymi problemami zdrowotnymi któregoś z zawodników, a tutaj jeszcze, no moim zdaniem, jedna z najładniejszych bramek jak na razie drugiej połowy tego meczu, Marcin Laskowski. Jak na razie rozgrywa naprawdę niezły mecz, a tutaj lewe skrzydło i tuż nad Tomaszem Wiśniewskim została posłana ta piłka, a jednak niestety chyba kontuzja gracza Juranda Ciechanów. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i też naprawdę dżentelmeński gest Marcina Laskowskiego, który pomógł swojemu przeciwnikowi, jakby nie patrzeć, swojemu rywalowi opuścić boisko. To są gesty, które mimo wszystko zawsze sobie cenię. A kto wspiera, ten wstaje. 20 minut niecałe do zakończenia tego spotkania. Gwardia ma 2 bramki z przodu, ale jeszcze dużo gry zostało. Teraz może być koronkowa akcja, ale jednak piłka obok bramki. Rozpocznie Krystian Matusiak i mogą to być już nawet 3 bramki przewagi. Elik Gwardii Koszalin. I czy tak będzie, nie będzie piłka tutaj również
nawet nie obok bramki, tylko nad poprzeczką tego, w cudzysłowie, prosta kąta strzeżonego przez Tomasza Wiśniewskiego. Jedna i druga drużyna miała okazję, żeby troszkę podreperować straty albo zwiększyć straty, w zależności z której strony się na to spojrzy. Ale dalej, 23 do 21. Hardzina, zostawiona piłka i tutaj jest już szansa, ale jednak świetnie złapał tę piłkę Krystian Matusiak. Czy to był dobry rzut? Moim zdaniem nie był dobry rzut, ale też sama postawa Matusiaka, jak pewnie złapał tę piłkę, też zasługuje na uznanie. Teraz podanie do obrotu i już efekt zupełnie inny jak kilkadziesiąt sekund temu. Jakub Rycerz zdobywa w ten sposób, z tego co się orientuje, dopiero drugą bramkę w tym sezonie, bowiem przed rozpoczęciem tej rywalizacji w koszalinie Rycerz miał tylko jedno trafienie na swoim koncie, a teraz były gracz AZS-u ONCS Lublin niejako podwoi swoją zdobycz. Tutaj była odpowiedź Uranda, też podanie do koła, ale przechwycone. To może być plus 4 dla Koszalina i jest plus 4 dla Eli Gwardii Koszalin. Tak się cieszy Ali Belizadek, pokazał takie coś a la skrzydła, na których chronie nie tylko Belizadek, ale w ostatnim czasie również Eli Gwardia Koszalin. I po raz kolejny w drugiej części Jakub Olszewski prosił o czas. Na początku drugiej połowy również poprosił o timeout, kiedy jego drużyna przegrywała różnicą 3 bramek. Teraz ta różnica zrobiła się jeszcze większa. Tak jak wspomniałem, 4 bramki przewagi Eling Gwardii Koszali nad Jurandem Cichanów. To jest jak na razie delikatne zaskoczenie, bo przed nawet rozpoczęciem tego meczu wspominałem, że gdybym miał wskazać drużynę, która może być postrzegana jako faworyt tego meczu, ja wskazałbym jednak na Juranda Ciechanów, ale jednak co innego teoretyczne rozważania, co innego teoria, a co innego praktyka, proszę Państwa. Zespół z Koszalina jest jak na razie skuteczniejszy i jak na razie jest też mimo wszystko lepszy, ale powiem coś, co mówiłem wiele razy, nie tylko w trakcie tej transmisji, ale również co mówię w trakcie wielu innych meczów Ligi Centralnej Mężczyzn, że jeszcze zostało trochę czasu, że jeszcze mamy 4 bramki i ile to było już takich okazji, meczów, w których ta słabsza teoretycznie drużyna odrabiała straty, natomiast Jurand Cichanów od razu po tym, jak pojawił się z powrotem na parkiecie, oddaje piłkę praktycznie za darmo. Coś niesamowitego, ale w pierwszej połowie też pamiętamy taką sytuację. Wtedy chyba sytuacja była zgoła odwrotna, bo wtedy Gwardia podrawała piłkę od razu po rozpoczęciu akcji. Medi Zadek nad poprzeczką bez żadnego faulu i już od razu Wiśniewski chciał podać na lewe skrzydło i to było bardzo dobrze pomyślane, zabrakło ciut precyzji. Jestem pewien, że piłka około pół metra niżej byłaby zagrana i byłaby potencjalnie fantastyczna asysta, ale jednak troszkę tej dokładności w podaniu zabrakło. Teraz to sympatycy Gwardii Koszalin są w skowronkach, ale jeszcze 16 minut gry nam zostało. Będzie przewidzenie, troszkę na przebój, odważnie, bo jest nawet zbyt brawurowo. Poszedł do tej akcji Bartosz Laska, zawodnik, który zdobył 23 bramki przed rozpoczęciem tego spotkania. Gwardia Koszalin to też jest drużyna, która w poprzednim sezonie rewelacyjnie się spisywała na poziomie pierwszej ligi, teraz w efekcie awans i też podejmuje rywalizację z wieloma drużynami Ligi Centralnej. Teraz prowadzi z Jurandem 25 do 21, a przecież Jurand też stosunkowo niedawno temu grał na poziomie pierwszej ligi. Teraz jest rzut karny dla drużyny z Ciechanowa, ale będzie chyba jeszcze przerwana gra. Nie będzie tutaj kary 2 minut, ale jeszcze tak na wszelki wypadek arbitrzy sprawdzili, czy tutaj jest wszystko w porządku, bo to był kolejny, no niestety niebezpieczny wyglądający upadek. Jak na razie ta druga połowa się nam dłuży i to z powodu tych przerw, których zawodnicy mogą potencjalnie odnieść jakiś uraz, niestety. Jak na razie pod tym względem ta odsłona jest bardzo
epechowa dla zawodników, którzy brali udział w takich sytuacjach. Rzut karny dla Juranda, szansa, żeby troszkę jednak te straty zredukować. Jest bramka Mateusza Fuksińskiego z linii 7 metra. Widzimy, że chyba troszkę kula Mateusz Fuksiński, że nie był do końca pewny, ale przynajmniej miał na tyle siły, na tyle pewności siebie, aby podejść do linii 7 metrów i zdobyć 22 bramkę dla Juranda. To też się ceni, takie poświęcenie. Ale świetna piłka na prawą stronę, ale tam z kolei nie było chyba na tyle dużej przestrzeni, żeby pokusić się o rzut. Natomiast teraz to miało być podanie do Mehdi Zadeh, a jest odpowiedzi kontratak i poprzeczka. Teraz kibice Gwardii się ucieszyli, jak widzieli, ostemplowane tak zwane aluminium Gwardii Koszalin, czyli obramowanie bramki. Bartosz Laska idzie sam, ale jednak zgubi piłkę. To jest kolejna szansa, ale spokojnie poradził sobie Krystian Matusiak. Sędziowie przerywają grę. Kolejny raz ucierpiał gracz Juranda. Jest również kara 2 minut dla Bartosza Laski. Natomiast najważniejszy jest stan zdrowia Bartosza Wojtaka, gracza, który zdobył 16 bramek przed rozpoczęciem tego spotkania w Koszalinie. Ale też Bartosz Wojtak ostatnio nie miał okazji przynajmniej grać w Jurandzie, ponieważ poza tym, że Wojtak uprawia handball na hali, to również jest piłkarzem ręcznym, plażowym, a jednak w ostatnim czasie były dość ważne wydarzenia, ważne eventy związane z piłką ręczno-plażową, gdzie Bartosz Wojtak jest jednak bardzo takim cennym i po prostu bardzo dobrym zawodnikiem. ...25-22 prowadzenie Gwardii Koszalin z Jurandem Ciechanów, ale to gospodarze będą przez najbliższe 2 minuty grać bez Bartosza Laski. Wydaje się, że to jest optymalna sytuacja dla rycerzy, żeby odrobić te 3 bramki straty. Grają jednego zawodnika więcej, 6-5 w polu. Zobaczymy. Prawe skrzydło się otwiera, ale tam jednak podania nie było i się okazało to bardzo dobrą decyzją. Natomiast gdybym ja miał rozgrywać tę akcję, faktycznie bym podał na prawą stronę, ale tutaj jednak górą była nieprzewidywalność i zaskoczenie. To jest 23. bramka dla ciechanowskiego Juranda, a Gwardia gra z pustą bramką, bo widzimy 6 zawodników w czarnych koszulkach i oni tracą piłkę na rzecz Juranda Ciechanów, który tym samym zdobywa bramkę kontakt. O tym mówiłem, panie i panowie, że Jurand ma optymalne warunki, żeby odrabiać straty, kiedy grają w przewadze liczebnej. Jednego zawodnika więcej, już 2 z 3 bramek przez podopiecznych Jakuba Olszewskiego udało się odrobić. Zobaczymy, co dalej, bo Gwardia troszkę być może jest spanikowana i troszkę może zestresowana tymi ostatnimi wydarzeniami na boisku. Jest przetrzymanie. No moim zdaniem Gwardia Koszalin teraz powinna długo rozgrywać piłkę. Niekoniecznie za wszelką cenę szukać bramki dla gospodarzy, tylko długo rozgrywać, tak by ewentualnie nie narażać się na straty, ale jednak zupełnie zaprzeczym temu, co ja przed momentem powiedziałem, zdaje się Marcin Laskowski. Tak jest, zawodnik oznaczony numerem 5, czyli Marcin Laskowski, 26-24. Teraz ta drużyna Piotra Stasiuka i ta akcja się opłaciła. Jest rzut obroniony, ale będzie rzut karny. Sędziowie cierpliwie pokazali, tam było przewinienie. Zatrzymany czas, a to jest podyktowane jednak zmianą bramkarza, żeby też nie tracić efektywnego czasu gry. Pytanie, kogo zobaczymy? Czy znowu Damian Zwierz zamelduje się w bramce? Tak jest. Damian Zwierz wędruje między słupki i pytanie, z kim przyjdzie się zmierzyć Damianowi Zwierzowi?
Fuksiński, jeszcze raz. Fuksiński, ależ precyzyjnie, tuż pod poprzeczką, chyba nawet w sam narożnik bramki trafił Mateusz Fuksiński. To jest bramka kontaktowa dla Juranta Ciechanów, a Damian Zwieś już się zmienił z Krystianem Matusiakiem. Gwardia Koszalin już oczywiście gra w komplecie. Bartosz Laska. Ali Medizade. To do kogo było to podanie? To jest dobre pytanie. Czy na skrzydło, czy do obrotu? Teraz! Teraz piłka nad bramką. Coś niesamowitego. Jestem zdziwiony, że tak można się pomylić, mając tak komfortową sytuację, ale czasami może za dużo siły, ale za mało precyzji. Uważam, że to zdanie idealnie podsumowuje ostatnią akcję Juranta. Mendizade. Laskowski tym razem na prawej stronie wywalczył rzut karny. Gwardziści się ucieszyli nawet po tym, jak sędziowie skazali na 7 metr. No Marcin Laskowski jest dzisiaj takim graczem, który jest w różnych stronach. Mam na myśli różne części boiska. Potrafi zdobywać bramki, również w defensywie potrafi być postacią ważną. A teraz... Tomasz Wiśniewski w bramce, naprzeciwko niego Maciej Fabianowicz, który w pierwszym tempie zdobywa bramkę numer 27 dla Gwardii Koszalin i znowu dwie bramki przewagi na korzyść gospodarzy tego meczu. Jeszcze 10 minut nam zostało, jeszcze Juran troszkę może tutaj ugrać, ale z drugiej strony Gwardia chce po prostu otrzymać to prowadzenie do końca i tego typu sytuacje jak ta przed momentem sprzyjają jedynie gospodarzom, a tutaj jest rzut karny po akcji rozgrywającego Gwardii Koszalin, chociaż też fal w ataku był bardzo blisko, natomiast chyba zdecydowało to, że gracz Juranta nie był statyczny. Gdyby był nieruchomy, to wtedy interpretacja arbitrów mogłaby być inna, natomiast widzimy też, że Tomasz Wiśniewski opuszcza bramkę. Prawdopodobnie za chwilę pojawi się między słupkami Adam Mirzejewski, a Maciej Fabianowicz cierpliwie czeka na swojego rywala. Tak jest. Adam Mirzejewski, numer 31. Maciej Fabianowicz czy Adam Mirzejewski? Teraz drugie tempo i poprzeczka po rzucie Fabianowicza i zbiórka graczy Juranta Ciechanów. Więc możemy powiedzieć, że ta zmiana bramkarza opłaciła się Jakubowi Olszewskiemu, aczkolwiek Mirzejewski nie miał okazji swoją sylwetką utrącić te piłki. Natomiast pewnie swoim zachowaniem jednak sprowokował gracza Gwardii do minimalnego, ale jednak błędu. Jak na razie spokojnie rozgrywa te akcje Juran Ciechanów. Tutaj była próba zaatakowania, ale jednak rozpoczęcie z rzutu wolnego przez Wiktora Urbańskiego. Rzut, piłka w bramce. To był dokładny rzut, ale absolutnie nie był to rzut najsilniejszy w ogóle w tym meczu. Tutaj precyzja zdecydowanie zwyciężyła i to jest kolejne kontaktowe trafienie dla Juranta Ciechanów. Ale często, jak ja mówię, to zdanie, że to jest bramka kontaktowa, to Gwardia też znajduje na to receptę. Ali Medizade. Ależ biegniecie środkiem boiska. Tam były wręcz hektary wolnej przestrzeni. I ten faul musiał się zakończyć rzutem karnym oraz wykluczeniem zawodnika Juranta Ciechanów na 120 sekund. Tutaj sędziowie nie mieli żadnych wątpliwości. I nie zobaczymy Dawida Bujoka przez najbliższe 2 minuty. Czy będzie znowu zmiana bramkarza? Wygląda na to, że tak. Podobnie Adam Mirzejewski. I znowu Maciej Fabianowicz, czyli Fabianowicz kontra Mirzejewski, akt drugi.
A nie, przepraszam, to jest teraz Dominik Stalka, który również się pomylił. Teraz była odwrócona szóstka, czyli dziewiątka i również nie trafił Dominik Stalka. Zobaczmy raz jeszcze. To była interwencja Adama Mirzejewskiego, który jakby nie patrzeć obronił dwa rzuty karne z rzędu. Jurand gra w osłabieniu, więc każda ewentualna strata może skutkować rzutem Gwardii Koszalin do pustej bramki. Tylko czy Jurand na to pozwoli, bo gospodarze kilka razy w tym meczu popełnili takie błędy. Teraz sygnalizacja gry pasywnej, jeszcze przetrzymanie, kolejny rzut wolny. Jurand za chwilę musi od razu rzucać właściwie. Pytanie, czy będzie to rzut z nabiegu, czy inne jakieś rozwiązanie teraz goście nam zaproponują. Jeszcze pewna zmiana. Jakub Rycerz z powrotem pojawia się na parkiecie. Tak, speaker zawodów również poinformował o drobnej kontuzji rozciętej dłoni. A teraz gwizdek arbitrów. Będzie rzut, ale słupek i piłka wychodzi już poza boisko, a więc Gwardia się wybroniła. Choć Jurand był naprawdę bliski zdobycia bramki kontaktowej w tym spotkaniu. To mogły być faktycznie detale, drobne rzeczy, może nawet słupki, poprzeczki. To może zaważyć o końcowym zwycięstwie tego meczu. To jak na razie jest bardzo wyrównane spotkanie niemal przez cały mecz. Oglądamy właśnie takie zawody w Koszalinie. Medizade. Jest podanie do koła przechwycone, a więc jest zaprzepaszczona ta okazja przez Gwardię Koszalin. Jurand z kolei ma kolejną szansę na zdobycie bramki wyrównującej. Jeszcze 7 minut do zakończenia drugiej połowy tego spotkania i 20 sekund do zakończenia kary Dawida Bujoka. Szóstko, Jurand w polu. Smolarek. Polarek, ależ wrzutka! Jo-ho-ho-ho! No to było fenomenalne! Najpierw wrzutka, a później subtelny lobik. To jest zdecydowanie bramka tego meczu, a być może bramka nawet siódmej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. Tutaj już fajerwerki naprawdę zostały uruchomione, a tutaj jeszcze patrzymy na Gwardię Koszalin. Jeszcze 6 minut i 12 sekund właściwie do zakończenia tego spotkania. O czas prosi Piotr Stasiuk. Tutaj centymetry rzeczywiście mogą mieć znaczenie. Jeszcze raz to mówię, być może powtarzam się jak zdarta płyta. Natomiast jest to rzeczywiście potwornie wyrównane spotkanie. Oczywiście takie spotkania zdarzają się w Lidze Centralnej, ale generalnie oglądamy różne fazy. Raz jedna drużyna prowadzi, raz druga drużyna prowadzi. A tutaj wydaje się, że często byłem WF. Co prawda Gwardia miała 4 bramki przewagi w pewnym momencie, w drugiej połowie. Ale to też nie jest jakaś przekonująca przewaga, proszę Państwa. Możliwe, że dzisiaj też zobaczymy po prostu rzuty karne. Zdaje się, że to jest właśnie ta akcja odwinięta przez realizatora. Zobaczmy raz jeszcze. Tak jest. Wrzutka i jeszcze ten lob. Krystian Matusiak zupełnie był pogubiony i nie ma co się dziwić. Gdybyśmy zamiast Matusiaka dali chyba każdego dowolnego bramkarza, to też nie byłby w stanie zwyczajnie przewidzieć tego, co się wydarzy w tej akcji. Wielkie brawa dla zawodników Juranta Ciechanów za tę akcję, ale jeszcze oni muszą powalczyć i oni, i gwardziści o końcowe zwycięstwo w dzisiejszej rywalizacji. Podanie za plecy Aliego Medizadych i otwiera się szansa dla Juranda, żeby już wyjść na prowadzenie. W drugiej połowie dwukrotnie Jakub Olszewski poprosił o przerwę w sytuacji, kiedy jego drużyna szybko traciła bramki. Teraz jego vis-a-vis, czyli Piotr Stasiuk, również poprosił o tego typu timeout. Niemal w identycznej sytuacji i w identycznych okolicznościach. Natomiast czego polega na tym, że Jurand wtedy musiał gonić wynik, a Gwardia walczy o to, żeby tego prowadzenia jednak definitywnie nie stracić.
rzut i bramka. Teraz to Jurat jest na prowadzeniu. Teraz to sytuacja chyba się odwraca niemal o 180 stopni. Tylko czekamy jeszcze na odpowiedź drużyny z Koszalina, bo tutaj jeszcze troszkę się może zmienić. Dramaturgii może być dużo. Emocji wydaje się jeszcze więcej. Medi Zadek, potężny rzut. Prawego rozgrywającego Elik Wagni Koszalin. Zobaczmy raz jeszcze, bo ta piłka no tak szybko leciała, że praktycznie widzieliśmy ją dopiero wtedy, kiedy zatrzepotała w siatce. 28 do 28 i niestety kolejna przerwa spowodowana chwilową niedyspozycją gracza, w tym przypadku Gwardii Koszalin, ale na całe szczęście podniósł się Wiktor Biskup-Gilacz, który zanotował 6 bramek przed rozpoczęciem tego spotkania w ramach 7 kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn. 8 punktów do tej pory Gwardia Koszalin, 12 punktów Jurat Cichanów. Jednak Jurat miał jedno spotkanie rozegrane więcej. To może być naprawdę ekscytująca końcówka, proszę Państwa. Teraz każda akcja może mieć znaczenie. Być może ta presja będzie jeszcze większa tutaj. Juran się w ostatniej chwili uratował od błędu, ale czy będzie jeszcze jakaś kara? Sędziowie przerywają grę. Widzą, że znowu coś się wydarzyło, ale czy to było wskutek przewinienia? Nie potrafię powiedzieć tego z tej perspektywy, ale bardzo ciągnie się ta druga połowa, choć naprawdę z każdą minutą wydaje się coraz bardziej napięta pod względem emocjonalnym, ale to jest raczej coś pozytywnego. Podniósł się gracz Juranda Cichanów. Jeszcze sędziowie proszą o wytarcie parkietu, tak by ewentualnie żaden z zawodników się nie poślizgnął, żeby też nie zrobił sobie jakieś krzywdy czy odniósł kontuzji, a my jeszcze raz oglądamy, no moim zdaniem, ozdobę nie tylko tego meczu, ale również ozdobę całej tej 7 serii zaplecza Orlen Superligi Mężczyzn. Naprawdę warto jeszcze raz odwinąć tę jedną akcję. Rzut lewą ręką i znowu rycerze Cichanowa są na prowadzeniu. Oni uwielbiają takie comebacki, oni uwielbiają takie powroty. Oni już to zrobili i to nie raz w sezonie 2024-2025, tak jak i w poprzedniej kampanii. Gwardia też, rzecz jasna, będzie walczyć do końca. Natomiast jeżeli mielibyśmy wskazać drużynę, która potrafi wychodzić najlepiej z kryzysowych sytuacji, to chyba bym postawił właśnie na Juranda Cichanów. Może to nie jest najsilniejsza grupa i najsilniejsza drużyna w Lidze Centralnej Mężczyzn, ale taka drużyna, która w drugiej połowie potrafi być zupełnie nieobliczana i wychodzić z sytuacji praktycznie beznadziejnej. Bramka zaliczona, więc znowu remis w Koszalinie, znowu jest stan remisowy. Po 29 Gwardia i Jurand. I teraz to podopieczni Jakuba Olszewskiego mają piłkę oraz szansę, żeby wejść znowu na jednobramkowe prowadzenie. Być może ta jedna bramka zdecyduje o zwycięstwie i pełnej puli jednej z drużyn. Jak na razie Gwardia dość uważnie i skoncentrowana w obronie. Teraz dość ostra reakcja Marcina Laskowskiego. Mówiłem o tym. Nie tylko bramki, ale również tego typu postawy w defensywie. Próbują teraz goście z głębi pola nieco rozgrywać tę akcję. Niedługo możemy się spodziewać sygnalizacji gry pasywnej, ale teraz interweniuje Damian Zwierz, który jeszcze uciekał w kierunku swojej linii bramkowej, żeby zdążyć się przesunąć, zdążył. I teraz to okazja dla Gwardii. Okazja dla Gwardii, która została wykorzystana. 30 do 29. To może być faktycznie dramatyczna końcówka tego meczu. Dwie do końca. Każda akcja, każdy detal właściwie może być teraz na wagę, może nie złota, ale na wagę 3 punktów. Jurand prowadził, ale teraz znowu karty się odwróciły. Gwardia minimalnie z przodu.
Będzie podanie do obrotu i Jurand też odpowiada. Znowu mamy remis, tym razem po 30 bramek. Obie drużyny w tym spotkaniu, a sędziowie pokazują, że trzeba ponownie wznowić tę grę od środka. Jeżeli remisem zakończy się druga połowa meczu, no to nie będziemy się żegnać z Państwem tak szybko. Jeszcze będziemy mieli rzuty karne. Ali Medizade. Juran teraz wysoko, właściwie nawet w ustawieniu 3-3, jeśli dobrze to teraz dostrzegam. Dobre podanie w tempo na lewą stronę i teraz Gwardia jest o jedną bramkę lepsza od Juranta Ciechanów. I teraz to Jurant niejako jest postawiony pod ścianą. Juran wręcz musi zdobyć trafienie, żeby pokusić się o punkty w ramach tej rywalizacji w Koszalinie. Już zawodnicy ustalają, co mało tutaj zagrać. Każdy zna swoją rolę i każdy też wie, o co tutaj jest stawka. Niecelne podanie, to jest oddana piłka Gwardii Koszalin. Minuta do zakończenia drugiej połowy tego meczu, czy do zakończenia w ogóle tego spotkania, jeszcze tego nie chcę rozstrzygać, ale druga połowa zakończy się za 53 sekundy. Czy ona będzie decydująca? Zobaczymy. Bardzo dużo zależy od tej akcji Gwardii Koszalin. Jeżeli Koszalinia nie trafią do siatki, to może być tu nawet już kropka nad i. Jurand broni wysoko, ale też wiadomo dlaczego. Oni chcą wysoko odebrać piłkę i od razu pokuszyć się o jakiś kontratak, który potencjalnie ma dać remis. Natomiast Medizadek idzie sam. Medizadek, ale bardzo łatwe zadanie dla Tomasza Wiśniewskiego, który już chciał szybko rozpocząć akcję, ale nie mógł tego zrobić. 24 sekundy na przygotowanie tej akcji, czyli praktycznie tyle, ile w koszykówce. 31 do 30. Jeżeli Juran zdobędzie bramkę, to prawdopodobnie zobaczymy rzuty karne. Popatrzmy. 10 sekund. Jeszcze tutaj przewinienie. Ustawienie tego rzutu wolnego, 5 sekund, to musi być rzut, przechwycony, ale jeszcze przerwana gra przez sędziów, być może jeszcze te kilka sekund nam zostanie, arbitrzy przywołują służby medyczne, bo znowu ucierpiał gracz ciechanowskiego Juranda, ile tutaj sił obie drużyny zostawiły, ile też zdrowia oba kluby zostawiły na parkiecie, jeszcze przepraszający gest tego gracza, który faulował przy tym zderzeniu, czyli Ali Medizadek. On otrzymuje karę 2 minut, czyli de facto do końca meczu nie zobaczymy tego zawodnika. 2 sekundy. Ależ emocje, ależ dramaturgia. Tutaj wszystko rozstrzygnie się w tym rzucie wolnym. Właściwie po podaniu. Po rzucie wolnym. 2 sekundy. Możemy się spodziewać od razu rzutu z nabiegu, tylko pytanie, czy ten rzut będzie skuteczny. Ewentualnie Jurand może coś innego jeszcze wymyśli. Zadanie nie jest łatwe, ale absolutnie nie jest niewykonalne. Każdy tutaj jest skupiony. Gospodarze skoncentrowani na obronie. Jurand zdeterminowany, żeby zdobyć bramkę w ostatniej właściwie sekundzie i doprowadzić do rzutów karnych. Zobaczmy. Bartosz Hardzina jest przygotowany do tego, żeby rzucać. Ale to nie on. Piłka nad bramką i to jest koniec meczu. Zwycięstwo Gwardii Koszalin nad Jurandem Ciechanów. 31 do 30, a więc górą obecny Beniaminek Ligi Centralnej z Beniaminkiem. Sponsorem zespołu Jurand Ciechanów jest Bank Spółdzielczy w Raciążu. Oddział w Ciechanowie, mieszczący się przy ulicy 17 stycznia 33A. Łączy nas pasja.